Dzień dobry, drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Czołem strażacy. Witam wszystkich na progu błogosławionego tegorocznego czasu pasyjnego. Witając wszystkich, pragnę to uczynić hasłem dzisiejszego dnia, hasłem Środy Popielcowej 17 lutego 2021 roku, a są to słowa zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza w 18 rozdziale, gdzie w 31 wierszu czytamy: Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Znane i popularne są to słowa, które co roku sobie przypominamy, a zachęcają one, by udać się w wędrówkę do Jerozolimy, gdzie rozegrają się te najistotniejsze wydarzenia, które mają niebagatelne znaczenie dla naszej wiary, dla naszego zbawienia. Wielu dziś pyta, po co mamy po raz kolejny udać się do Jerozolimy? Po co tam mamy pójść po raz kolejny poprzez biblijne teksty, poprzez biblijne rozmyślania, poprzez niedzielne zwiastowanie? Przecież nie raz i nie dwa odbyliśmy tę pielgrzymkę do stolicy Izraela. Po co mamy tam iść? Przecież my te wszystkie wydarzenia doskonale znamy. Potrafimy je opowiedzieć z każdym szczegółem, z każdym detalem. Czy nie lepiej zająć się czymś innym? Można tak powiedzieć. Można tak podejść do propozycji Pana Jezusa. Ale to nic nie da. Przypomnij sobie apostoła Piotra, który gdy usłyszał, że Jezus idzie do Jerozolimy, co ów uczeń zaproponował swojemu mistrzowi: Panie, nie idź tam. Tam czeka na Ciebie śmierć. Tymczasem Pan Jezus odpowiedział Piotrowi bardzo stanowczo i były to słowa, które apostoła niewątpliwie zabolały. Idź precz, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. I dziś na progu błogosławionego czasu pasyjnego Pan Jezus chce, byśmy z Nim udali się do stolicy Izraela. Chociaż doskonale wiemy, jak zakończy się ta wędrówka wielkim poniżeniem, pohańbieniem Bożego Syna, Jego niewinną, męczeńską śmiercią na krzyżu Golgoty. Ale ta pasyjna wędrówka do stolicy Izraela zmusza każdego z nas do refleksji, do wejrzenia w siebie, do skonfrontowania swojego życia, swojej wiary z dziełem Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Patrz na Chrystusową wędrówkę na Golgotę. On uczynił to dla Ciebie i dla mnie. On uczynił to dla naszego zbawienia. On tak bardzo kocha każdego człowieka, że nie wahał się pójść drogą cierpienia i męki. I to jest niewątpliwie obraz pasyjnej drogi Chrystusa na Golgotę. Zdajesz sobie z tego sprawę? Ale idąc kolejny raz z Chrystusem w krzyżowy ślad, uświadamiam sobie, jak bardzo potrzebuję Chrystusa, jak bardzo potrzebuję Jego ofiary krzyża Golgoty. Bez tej ofiary jestem tylko pyłkiem i liściem na wietrze. Bez tej ofiary niebo byłoby dla mnie zamknięte. I ta tegoroczna, pasyjna droga nie musi być tylko wspomnieniem tego, co zapowiadali prorocy, ale może być pomocą w odnawianiu zerwanego przez grzech przymierza z Bogiem. Ona może być pełną dziękczynienia za darowane zbawienie darmo z łaski. I zdając sobie z tego sprawę, wołam wraz z młodzieżowym pieśniarzem: w drogę z nami, wyrusz Panie. Nam nie wolno w miejscu stać. Gdy zbłądzimy, podaj rękę. Gdy upadniemy, pomóż wstać i do serca swego prowadź. Prowadź nas. Odrzuć smutek, przywróć radość, osłabionym dodaj sił, byśmy innym nieść pomogli ciężar krzyża przez ten świat. I do serca swego prowadź. Prowadź nas. Niewątpliwie na tegorocznej pasyjnej drodze możemy spotkać wielu ludzi i swoją postawą możemy ich zachęcić do wspólnego pielgrzymowania na Golgotę. Możemy także prosić, by wspierali nas w tej drodze. Na tej drodze spotkamy wielu przyjaciół i możemy razem, wspólnie się jednoczyć i oddawać Chrystusowi chwałę i cześć za darowane nam zbawienie, za krzyż Golgoty. I dziś z pewnością jednoczymy się w dniu urodzin z biskupem Marianem Niemcem, życząc mu obfitości Bożych łask, Bożego błogosławieństwa i jego prowadzenia. Niech swą służbą cały czas przypomina wszystkim o wędrówce do Jerozolimy, o wędrówce na Golgotę. Niech dobry Bóg wszystkich was błogosławi. Na Golgotę, duszo, śpiesz. Stań pod krzyżem Zbawiciela. W swoim żalu tym się ciesz, że Bóg przezeń łask udziela. Tam oglądaj Zbawcy krzyż i w pokorze doń się zbliż. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen. Błogosławionego czasu pasyjnego. Pozostańcie z Bogiem.